Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Wotan i co, tęskniliście? Tak, wczoraj nie było odcinka, wiem, przepraszam was za to bardzo, ale mówiłem wam w czwartek na odcinku, że bardzo możliwe, że w piątek odcinka nie będzie, no bo niestety, jakby to powiedzieć, a no była impreza, życie prywatne i tak dalej, no i w piątek nie miałem po prostu sił nagrać czegokolwiek, no ale teraz wracamy tutaj do tłuczenia Anglików po mordzie, a potem prawdopodobnie i Francuzów, i może Hiszpanów, i może, nie wiem, Czechów, tu ze Skandynawii też możemy komuś dać po mordzie, no zależy kto się nasunie. No ale właśnie, co się działo tutaj tak naprawdę? Pomiędzy odcinkami nic nie robiłem. Jak widzicie, jesteśmy w tym miejscu, co byliśmy ostatnio. No i myślałem troszeczkę o tym, co to zabierać i też to był taki dobry komentarz. W ogóle jeśli chodzi o komentarze, to no, ej, pokaż mi się tutaj. Jeśli chodzi o komentarze, to 864 wyświetlenia i 179 łap w górę. No wiadomo, że tutaj ten dwa dni, a nie dzień, jak normalnie zebranie tego wszystkiego. No ale tak czy siak, to jest bardzo, ale to bardzo dużo. Więc dzisiaj też bym was prosił o to, żebyście tego lajka zostawili, bo czemu by i nie? Prawie 200, ja pierdzielę. Nieźle. I 101 komentarzy, więc bardzo. Tutaj fajnie, że Wotan jesteś chyba jedynym youtuberem, który ma ciągły kontakt ze swoimi widzami. Nie, no myślę, że jest kilka takich osób, no ale co prawda, to prawda, staram się trzymać z wami kontakt i mam nadzieję, że to mi nawet dobrze wychodzi. I wy się cieszycie właśnie z tego, że często wasze właśnie komentarze pokazuję, czy też odpowiadam wam na te komentarze, bo widzicie, chyba wszystko, na wszystko odpowiedziałem i to naprawdę niektóre komentarze były naprawdę świetne. Co oczywiście chciałem wszystkie przeczytać, ale no nie ma niestety na to czasu, bo trzeba robić achievement. Oczywiście, dobra. Więc tutaj jeszcze mogłem co najwyżej taką małą reklamę sobie zrobić dla swojej nowej serii z Total War Warhammer. Robię kampanię krasnoludów i też jeszcze jakby co to Lukas robi kampanię chyba wampirów, więc też zobaczcie sobie u niego, jak to wszystko wygląda. No i odcinki będą prawdopodobnie o 16 z Total War Warhammera. Dzisiaj nie jestem pewien, czy na 16 się wyrobi, bo się jeszcze dopiero przesuwa filmy, ale mniejsza o to. Dobra, wracamy do naszej rozgrywki i po pierwsze chciałem pokazać wam, które stworzyłem prowincje, bo dzisiaj sobie rozumiem tutaj prowincje przy Australii, bo czemu by nie. Jest tak, Firelink, boże, mój angielski, moja wymowa angielskiego jest tak słaba, że ja pierdzielę. Co jest śmieszne, że ja się zawsze dogadam po angielsku z kimś. Czyli na pewno tak, pisząc się na pewno dogadam, ale mówiąc to już troszeczkę gorzej. Amon Sul, Tończa, to miał być chyba przez Ni, ale niestety Ni tu nie ma, więc Tończa. Tu miał być chyba Łowczówek chyba miał być. Krasnoludzka Uraza, no niestety Ły też nie ma. Wisła, tak samo przez Ly. Zew, czyli Zjednoczone Emiraty Wotańskie. New Dogi. Breakout i District 12, więc to jest wszystko, co stworzymy. No i teraz to, co chcę brać od Anglii, bo myślę, że Anglikom możemy dać już spokój, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo oni się chyba zgodzą właśnie to, co chcę zabrać. Tylko właśnie, nie jestem jeszcze pewien, bo tutaj zabieram wszystko z Australii, tak? Te im wyspy wszystkie na razie zostawiam, bo po co je teraz zabierać, tak w sumie, ale tutaj zmienię troszeczkę zdanie i tą jedną prowincję zostawię, bo ona ma aż 19 developmentów, przepraszam, i ona bardzo dużo kosztuje. A zamiast tego zabieram sobie jeszcze tą prowincję i tą prowincję, więc dwie kolejne prowincje w English Channel, więc myślę, że będzie dużo, dużo lepiej. Agresywna ekspansja wygląda wtedy w taki sposób, więc jeszcze Francja nie wchodzi i prawdopodobnie też większość cesarstwa, więc po prostu poczekamy sobie troszeczkę dłużej, jak ona nam tylko... Jak ta nam agresywna ekspansja po prostu nam spadnie, wtedy pewnie zatokujemy Francję, czy coś w tym stylu. No a tutaj już te wszystkie państwa, które już są teraz, nie wiem, Szkocja, Anglia, Portugalia, Kilwa, no to mamy je tak naprawdę w dupie, bo one co nam mogą zrobić. No i to chyba tyle. Co prawda nie biorę nic tu stąd, chociaż chyba mam akurat na jedną prowincję jeszcze. Boże, szkoda, że nie ma takiej prowincji, co bym tu im połączyć sobie to. A tutaj kurde, że nie graniczy. No ale nic, chyba że War Repsy wziąłem, tak bym War Repsów nie brał. A tego już nie chcą dać, widzicie. Tego już by nie chcieli dać. To jakbyśmy sobie zabrali jeszcze w ten sposób, to by było troszeczkę lepiej. Tylko tyle, że tutaj no muszę wtedy w tym momencie jakieś forty tu oblegać, a tu jeszcze długo by to zeszło. Chociaż w sumie możemy chwilę coś tam jeszcze połupać tutaj, co nie? Nic się wielkiego nie stanie. Dobra, Anglia nie, Kilwa nie, co tu się dzieje jeszcze? Też bym chciał bardzo
wziąć sobie tą technologię, zanim skończymy tę wojnę, ale chyba tego się za bardzo nie uda zrobić, więc no niech już będzie tak jest, bo popatrzcie, z minus 35% na 28. Pięknie, pięknie po prostu. Okej, okay. Mam tu jakąś armię? Mam armię, dobrze, super, super, super. Dajcie mi tego generała, czemu by nie. I niech idzie ją po prostu ścisnąć, a my patrzymy, tutaj w sumie myślę, czy by czasem nie pójść po prostu i wcisnąć jeszcze raz tutaj Anglików. I w sumie mogę to zrobić, bo tu mam przejście. Więc czemu by nie? Okej, tu mam fort podbity, więc teraz prawdopodobnie to będzie dużo, dużo szybciej, raczej dużo łatwiej zabrać nam cokolwiek stamtąd. Hamburg. Aha, nie, my z nimi nie walczymy, dobra, mniejsza o to. Dobra, więc chodźmy tu jeszcze sobie rozwalimy jeszcze raz Anglików. Mamy podobne podobną ilość wojska, mamy troszeczkę więcej, co prawda, no. Nie jest to jakieś super dużo, ale troszkę więcej. Dobra. Wbijamy się, zobaczymy jak szybko ich ciśniemy, a przynajmniej mam nadzieję, że się... O Boże, widzicie jaka tu jest w ogóle różnica w moralach i w dyscyplinie? To jest w sposób masakra, jedna wielka masakra. Ja po prostu muszę teraz zejść z tej prowincji i w sumie za nimi mogę po prostu polecieć od razu. Zostawimy z jedną osobą i lecimy. Drudzy synowie muszą potem wziąć sobie te 2000 tutaj, które zostały. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Jak wam w ogóle mija drugi weekend majowy, bo tak można powiedzieć, że to jest, naprawdę długi weekend majowy. Mi powiem wam, że nawet fajnie, co z tego, raczej no, minus taki, że wczoraj po prostu nic nie mogłem praktycznie robić i cały dzień, kompletnie cały dzień, siedziałem po prostu i odpoczywałem, leżałem w łóżku. No, ale czwartek był naprawdę świetny. Okej, rozwaleni, gdzie oni teraz pójdą? Drudzy synowie się wycofają, a tutaj. Wow, chyba Stack Wipe'a dostaliście, wiecie, panowie? A wiecie, co to znaczy? Że nie macie już w ogóle wojska. Nie, macie 5000, przepraszam, 5000, czy to są te 5000, które były tutaj? Nie, to są 3000, ale to nie, to jest Argentyny. 3000 Argentyny, no to dobra, nie wiem. Ale mniejsza o to, myślę, że już mamy tyle Warscora, że możemy zabrać co chcemy. Więc sprawdźmy, 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 sprawdźmy. Wiem, że tu jeszcze jest prowincja, którą bym niby mógł zabrać, ale... zabierając już cokolwiek tutaj stąd, mam za dużo, po prostu za dużo już agresywnej ekspansji, więc nie chcę też zabrać tak dużo. I tak zabieramy raz, dwa, trzy, cztery, pięć prowincji z English Channelu, więc to już daje nam dużo, tak? To już jest plus wielki, żeby cokolwiek tu zabieramy. Jedyne co, to teraz jak mamy punktów, to możemy sobie zabrać coś więcej może tutaj? Ale wiecie, ile to dyplomatycznych punktów kosztuje, kurde. To jest trochę minus, ale co zrobić? O nie, tu już nie zabierzemy, tak? A czekajcie, to odznaczyłem tą prowincję? Nie no, odznaczyłem. Kilwa... to jakieś Lubecka, Frankfurt, a walić Frankfurt, Lubecka, niech sobie wchodzą w koalicję. Ej, tu prawie wszystko zabiorę im. To nie jest aż tak dużo, bo niech sobie kolonizują tu dalej, co nie? Jak kolonizują, a ja zabiorę to całą resztę. Dobra, jak... O Boże, ile wy hajsu macie. A, ja wam tylko tyle zabiorę. No, zabierzemy oczywiście. Dobra, Lubecka, Frankfurt, Wurzburg. Same takie mniejsze państewka, więc myślę, że możemy kończyć tą wojenkę. Tu zabieramy trochę. A tu zabieramy... I tu zabieramy, co jest najważniejsze, że w końcu tu jest troszeczkę więcej w Starym Świecie tak naprawdę zabieramy, więc brać to. Okej, okay, pokażcie mi agresywną ekspansję. Francja 44, okej. Okay. Skandynawia 31, 16, Ottomani mają to w dupie. No teraz cokolwiek, jakąkolwiek wojnę bym tu wypowiedział, prawdopodobnie by była koalicja i to tak naprawdę bardzo duża, więc na teraz musimy chwilę odpocząć sobie od walk właśnie w tych rejonach. Dobra, tutaj oczywiście robimy tak, w ogóle wszędzie musimy tak zrobić. A i tu ktoś mi napisał, że jak patrzę tutaj na development, to te gdzie są na zielono, to tam się najlepiej procentowo opłaca cokolwiek boostować, więc to jest bardzo duży, duży plus dla mnie, bo bym przynajmniej o to wiedział, że na przykład teraz sobie szukam tutaj na zielono prowincji, raczej zielono, o i tutaj, o za 33 punkty dostaję 317 manpowera, więc bardzo, ale to bardzo fajnie, dobra, ale ja chciałem tutaj zwiększyć autonomię. Tu sobie jakoś sam da radę. Okej. Co jeszcze miałem? Aha, tutaj na dole, dobra. I jeszcze Australia. O, tu jest 17, 17, 17. Dobra. I to chyba byłoby tyle. Czemu mam utracę hajs? To jest pytanie. Za forty płacę. Aha, tu jeden fort nowy zdobyłem.
Tu kilka fortów mi doszło nowych na pewno, tak, tutaj tą bardzo mocną linię zrobiłem, bo jak widzicie, tu są naprawdę, co, szóstka, tu jest dwójka, czwórka, więc naprawdę dużo fajnych fortów, dobra. A, bo pewnie za korupcję płacę dużo. Zapewne, co nie? Korupcja, ile za korupcję płacę? Nie no, 6 tylko. 80 za kolonię, ile kolonii mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O Boże. Co ja żem zrobił? Czekajcie, trochę widzę, pewnie też lagi są, jak koruję. Dobra, jest, skorowane. Tu pewnie jakieś są kolonie tak samo niepotrzebnie robione. Nie, nie ma. To ja aż tyle kolonii zrobiłem? O Boże. Nie wiem, po co ja to zrobiłem, bo teraz będę miał przerąbane troszeczkę. Ale z drugiej strony tam, niech się kolonizuje wszystko, tak? Dobra, więc teraz musimy jakoś przeżyć. Przeżyć i nie upaść. Dobra. Po pierwsze wrócimy sobie tymi tutaj. Tych możemy zostawić tutaj, musimy odnowić tę armię. Po drugie zjednoczmy flotę. Tutaj też pamiętam, że tu płynęła jakaś flota. Przynajmniej płynęła, okej, płynie. To zaraz dopłynie, to będziemy mogła sobie odpocząć tutaj. No i tu mam co, 10 tysięcy tylko wojska, bo nam zabili prawie wszystko. Do traków trzeba dobudować do lepszego stanu. I te statki musimy odnowić. Czy tutaj w ogóle zacząłem budować te statki? Chyba tak, co nie? Pod sam koniec zacząłem tak, bo zacząłem budować statki. To też tutaj dopłyną jakoś. Jak na razie zabierzmy te 10 tysięcy. I podpłyńmy tutaj, bo tu musimy, czy tutaj może, tu mamy, chociaż nie, tu będzie najlepiej. Tu najszybciej zbudujemy armię i musimy za chwilę zacząć atakować Kutai. Bo nie ma sojuszy, jest to łatwy przeciwnik. Co prawda bardzo, bardzo dobrze rozwinięte ziemie, co będzie bardzo nas drogo kosztowało, ale jakoś zabierzemy je, bo tutaj jest oczywiście centrum trade'u, które nam się bardzo przyda, bo dzięki temu pchniemy hajs stąd, a widzicie, tutaj jest 19 dukatów, które po prostu czeka tylko, żeby je przepchać do Zanzibaru, a Zanzibaru już tam do nas. Dobra. Tutaj sobie odbiłem, teraz tak, co ja tu bym mógł dalej podbijać, chyba że poczekamy teraz, ogarniemy sobie tutaj nasze wszystkie rzeczy i tak dalej. 6969, ja pierdzielę, ile punktów mamy. Bardzo dobrze, nawracamy. Co ja mam dużo hajsu, to mógłbym coś zbudować. Armii mógłbym więcej zbudować. Mógłbym handlówkę zbudować. I to na dwie handlówki nowe. Czemu by nie? Będzie więcej handlówki, wyślemy ich gdzieś tu albo tu. Patrzcie, 140 golda z trade'u samego. A nawet nie mamy gościa chyba od trade'u, co nie? Tak, nie mamy gościa od trade'u. Jakby był tu gość od trade'u jeszcze. Jest dwupoziomowy, nie no, my musimy mieć trzypoziomowego. Spróbujmy go wyrolować. Nie ma, jednopoziomowy. To się nam nie trafił. Okej, tu nam umarł gościu od nawracania, więc dałoby się nowego wybrać. Tylko, że go nie ma. Ale... Moglibyśmy zrobić coś takiego. I mieć go dużo tańszego. I o to chodzi. Dobra, jak się na kolonia zeszła, to będzie troszeczkę więcej hajsu, co nie? Już nie płacimy 80, tylko płacimy ile? 80, aha. To w sumie spoko. Ej, to jak to? Ta kolonia się zrobiła, my dalej tyle płacimy? A mniejsza o to. Dobra. Myślę tak teraz robić, bo wiecie, jest tutaj naprawdę dużo różnych pomysłów na ataki, bo możemy je atakować Skandynawię, możemy atakować Papal State na przykład, bo powiedzieć mu, czekaj, mam w ogóle tam kogokolwiek w Papal State? Mam. O, Papal State... Jak nie mogę claimów? Aha, bo muszę tutaj robić claimy, dobra. Na przykład bym chciał tą prowincję. Bym chciał potem tą prowincję. Teraz bym, Papal State, chciał ci powiedzieć, że... Aha, muszę tutaj zrobić Triton War. Nie mogę? Aha, czyli nie mogę zrobić Triton War na nich po prostu. Musiałbym... Ja pierdzie to do dupy trochę. Aj, zjebali to. To nic, będziemy musieli ich zaatakować po prostu. Jakie mamy sojusze? Czechy, Portugalia. Właśnie, Portugalia jak tam kolonizuje? Kolonizuje, dobra. Francja już dużo skolonizowała. Będziemy musieli niedługo z Francją zawalczyć, ale to musimy się do niej naprawdę dobrze przygotować. Myślę, że na razie te dwie armii tu sobie zostawię.
No bo jednak tutaj może być różnie. O Boże, te wszystkie floty połączyłem, przecież to miałem tak fajnie ponazywane floty. Fuck. To nie jest, to już będzie żelazna flota po prostu. Nie wiem jak wy, ale się nie mogę doczekać nowego odcinka z gry o Tron. A, nie nacisnąłem Enter, super. Hold the door. Było kilka fajnych, fajnych tych scen w nowym odcinku. Oczywiście scena końcowa, co no, tyle już spoilerów w necie było, że ja pierdzielę, pewnie już każdy wie o co chodzi. Ale była też fajna scena z... fajna scena z tymi, chodźmy zabić moich krewniaków, czy tam... no krewniaków tam, nie pamiętam w końcu, co tam było to powiedziane. Z nimi chyba każdy mam pokój jak na razie, tak, z wami też... Mogadiszu, w sumie Mogadiszu mogę zaatakować, wiecie? Tylko, że muszę na nich mieć claima, co nie? Nie, mam. A, bo oni nie są jeszcze ci, nie są Western? Bez kitu. No nie są, ej. Którą oni w ogóle mają technologię militarną? 18, ja mam którą? 22, o Boże. Że to ja ich tam zmasakruję po prostu. Idziemy na nich, dawać. Taka mniejsza wojenka. Znaczy może nie mniejsza, bo oni to w sumie dużo mają z tych prowincji, ale mówię, Zanzibar muszę zabrać cały. Czyli aż dotąd prowincje wszystkie. Żeby mieć tu 100%, żeby całe to złoto już szło. To by było dobre, no. Aha, tu się budują te statki transportowe, a tu jest ta flota. To po pierwsze tak, flot to... Weź tu się napraw, a potem podpłyniesz mi tam pod ten... Pod Mogadiszu. Dobra, tutaj dopłynęliście? Dopłynęliście, to teraz bym chciał jeszcze, żebyście tutaj zaczęli budować troszeczkę armii. Okej, okay, i już manpowera nie ma, oczywiście. Nie ma to jak manpower. Okej. Okay. No i co? To dzisiaj będziemy mieć pewnie taki luźny odcinek, w którym to więcej sobie pogadamy, a mniej będziemy cokolwiek robić. Claimy. Curaco, Rio Grande do Sul. Nie wiem co to jest, ale róbmy na to. It's in war? O. Nie chcę mi dać. Nie boją się mnie. Jak to się mnie nie boicie? Powinniście mnie bać. Jestem... Wielka Wotania i tak dalej, bo sojusz z Czechami, a czy z Otomanami, jak tam w ogóle Otomani lubią mnie, super. Otomani nie walczycie z nikim, ciekawe, czy by niedługo chcieliby pójść na tą... Na jakbym Hiszpanii chciał wypowiedzieć wojnę? Nie są, bo ponieważ mają 7 tysięcy długu, o ja pierdziele. Ale ja mu tego długu spłacać nie będę, pierdolę to. Przepraszam za moje słownictwo w ogóle, ale tak wiecie, gdzie będę mu spłacał tyle hajsu? Trochę bym tu mógł wybudować budynków fajnych. Ale myślę, że musimy znowu zacząć budować katedry, które pozwolą nam szybciej nawracać po prostu ziemię, bo jak widzicie, tutaj ładnie już nawróciliśmy. Tu cześć. O Boże, tutaj za 200... Ja to muszę zbudować. A to nawet... Ej, to jest inna religia, to sobie na to się dopłaca. Zróbmy jeszcze tu. Dobra. O, tu nie jest tak... O, tu... Dobrze. To mi się podoba, to mi się podoba. Dobra. Jak tam wygląda sytuacja z buntami? Bo prawdopodobnie za chwilę mi to jakieś duże walną. 10% tam na górze samej. 70% na Kastylia, tak, dobra. To nie mam jakichś buntów. Mam tyle overextension, nie mam buntów? Trochę to dziwne, powiem wam. Przeważnie to bunty były wszędzie po prostu. Co tu się dzieje? Aha, a to nie, to ja wolę skracić tego claima, bo to był claim gdzieś na którąś, o właśnie, z tą prowincją, a to jest prowincja mojego wasala, niech sobie tam będzie miał. Chociaż jak na razie cały czas wobec mnie... Ej. Przecież, to co, jeśli ja mu w wojnie oddałem prowincję, to nagle sobie ubzdurał, że aha, dobra, dali mi prowincję w wojnie, a to ja mam go w dupie i będę jeszcze bardziej chciał się zbuntować? Bez kitu. Ja z tego markę robię. Tak, zrobię sobie markę. Przynajmniej jak będzie ten... Będę miał do wyboru kiedyś... zyskać stabilność i to najwyżej na przykład nim zdejmę markę. Ale trochę mi się nie podoba to, że oni w ogóle, wiecie, są nielojalni wobec mnie. Tym bardziej, że ja mam dużo wojska, powinni być lojalni. Bać się mojego wojska i w ogóle. Ale jednak nie.
Okej, okay, chyba mi się skończył tutaj właśnie. To mi się skończyło, to muszę na pewno odpalić. Bym mógł sobie wybrać te. Tylko to teraz 15 reality, wtedy mam minus do manpower recovery speed, więc myślę, że tego jednak nie zrobię. W ogóle jaką mam misję? Rywal naszego rywala z Wenecją. Po co mi tak? Chociaż nie no, dyplomatyczne punkty to będę, mi są potrzebne. Dobra, zróbmy tą misję. Gdzie jest mój kolonista? Aha, siedzi dalej w Opal State, to już nie siedź tam. Wracaj do nas, panie. Okej, okay, uwaga, kandydat 1-6-5. Dobrze, 6 dyplomatycznych, więc bardzo fajnie, bo musimy zmaksować trade'a. A tutaj 5-3-2. Uuu, i teraz jest ciężki wybór. Z jednej strony bym chciał tego, bo ma 5 administracyjnej, co jest dla nas bardzo dobre. Dużo dokorowania byśmy mogli zabrać sobie ziem. Ale z drugiej strony tu szybciej wymaksujemy trade, tak? A to nam się bardzo przyda, więc bierzemy tego. Jeszcze mi powiedzcie, że to 5, które ma w militarnych, dam mu naprawdę zrobić z niego dobrego generała. No, super, super. Mieć 5 w punktach militarnych, a być tak debilnym, głupim generałem. 2-0-1-0. Sporo mało ich. Dajcie mi jakiegoś dobrego generała. Aha, no, super. To nie jest dobry czas dla nas, jeśli chodzi o w ogóle tu wszystko. Jest w ogóle, wiecie co, na te 4 lata wezmę sobie innego boga, bo Odyn, cały czas bierzemy Odyna, tym razem wezmę, chociaż nie no, to jest chyba najgłupszy moment, jak bym miał brać, bo mam mało administracyjnych punktów, więc jednak nie, jednak Odyn, musimy brać Odyna. W następnym razie, jak będziemy mieć dobrego gościa od administracji, to weźmiemy sobie wtedy kogoś innego niż Odyna. Dobra, zaraz tu się nam skoruje. Tu będzie jeszcze mniej buntów. Wenecjo. A chyba, że ja tam próbowałem polepszyć z nimi relacje już kiedyś i po prostu mi się nie udało. Zobaczymy. Dawać, korować to szybciej. Nawrócone, skolonizowane, super. Okej. Ale mi eventów wyskakuje. Claim na coś tam dostaliśmy. W sumie spoko. I skorowane. To mi się podoba. I jeszcze tylko dwie prowincje. I jaką siłę już mamy w English Channel? No, już coś tam mamy procent. Już mamy procent, więc nie jest źle. Jest procent. Teraz do przodu. Teraz tylko do przodu. Tylko i wyłącznie. Aha. Tylko w sumie to tak. Jak tu buntów na razie nie będzie, a się na to nie zapowiada, bo Anglia dopiero tu ma 30%. To bym mógł przynajmniej jedną armię stąd zabrać. Na przykład tą. Płynąć nią w sumie na przykład tutaj do Mali, bo na nich mam claimy i zabrać Mali. A wami... Aha, wami ja mogę Dishu zabrać w sumie. Dobry. Powoli będziemy do przodu sobie tutaj szli podbijać. A wami podpójmy. Na pewno Mogadiszu więcej statków nie ma, ciężkich ma 5 statków ciężkich, dobra, mamy więcej. Aha, hajs. Ile? 3000? Ja pierdzielę, będzie pożyczka. Ale stabilności nie chcę tracić. Dobra, walić to, lecimy w pożyczkę, będzie jedna czy dwie? Jedna, o Boże, za 5000, ile mam do spłacenia? 5800, dobra, zarobimy to jakoś. A w sumie no, nie będzie to aż jakoś super bardzo trudne. Okej, mają dużo wojska nawet, ale myślę, że to wojsko jest na tyle słabe, że nawet ta moja 30 tutaj da radę sobie. A jak nie, no to szkoda. To miło było was znać. Żegnajcie. Jak przegram z Mogadiszu, to już w ogóle będzie po prostu jeden wstyd wielki. Ten Wasteland jeszcze musimy zdobyć, to wtedy nam się napis jeszcze bardziej naprawi. I Kongo musimy podbić i Matamba oraz Ishindi. To dobrze przeczytałem. O ile to dobrze przeczytałem? Prawdopodobnie źle to przeczytałem. Ja zawsze to źle przeczytam. Ale to już takie jest. Okej, możemy sobie wziąć technologię. Super. I mamy naprawdę, patrzcie, taktyka do tego, co tu jest. Coś z manewrem. Lepsze manewry. Ładnie. Ósemki, forty. Kolejna taktyka, ja pierdzielę. Dobra, najpierw to musimy wojsko wybrać. Ci mają więcej ofensywnego szoku.
Ja w sumie zawsze atakuję, mało kiedy się bronię. Tam wolę tych. Dobra. Super, super, super. Niech się tylko wojsko naprawi. O Boże, przecież ja zmienię jednostki, jak mnie teraz atakuje. A nie, on tam podbije. Jest fort go zatrzymał, co nie? Mamy tylko jakiegoś generała. Nie, idiotę? Nie, nie mamy. Mamy samych idiotów, dobra. Aha. What the fuck? Ej. Serio, co to było? Ej, widzieliście, co się stało? Ja tego nie rozumiem trochę. No ale co zrobić? Chodźmy, odbijemy to. Dobra. O, i tu jesteśmy, Mali, tak samo wojnę wypowiemy. Mam jakąś tu blisko prowincję mnie? Tegu. O, na do. W sumie podejdźmy troszeczkę bliżej ich armii. Dajmy naszego króla, dobra. Nieźle, nieźle, powiem wam tak. Powoli do celu, tak? To jest najważniejsze, żeby zdobyć ten, te pieprzone 500 przychodu, co nie? Mamy 373. Więc jest dobrze, jakbyśmy cały Englishland zdobyli, to na pewno już będziemy to mieli. Bo tam przyniesiemy naprawdę dużo tego wszystkiego i tyle. Dobra, na, wiem, że pustowanie teraz idei byłoby dobry pomysł, bym miał tutaj i kupca jednego, tutaj potem jakieś bonusy, ale ja chcę tutaj bardzo client state'y. Chcę też global state increase bardzo i chcę mieć fregaty nowe, tak? Ciężkie. Więc na razie poczekamy. O, tu są moje nowe statki, które możemy wysłać na przykład tutaj na... tutaj na... Karaiby. Zobaczymy, jak to zadziała. 3,50, 4,50. Aha. Czyli tak w sumie dało nam to tyle, co nic. To może jednak gdzie indziej gdzieś wyślemy. Zaraz się pomyśli. To są ci, tak? O. To tak dziwnie, że chociaż nie, a nie, więcej dało. Dobra, więcej dało, super. W sumie was też tam wyślimy. Dobra. I wracamy do wojny. Minus 21, a ci mają 35. Dobra, podbili coś, ale biją się w nas? Okej, trade'a więcej, super. Ciekawe, czy się wbiją w nas. Myślę, że nie, ale teraz pytanie, czy jak ja mam się wbić w nich i tak dalej. Okej. Tutaj. 9, super. Zaraz najwyżej dużo kolonii zrobimy nowych. Dobra, podbiję tę prowincję, wbijamy się w nich potem. Okej. I pierwsze bunty. I 47 tysięcy, ja pierdzielę. Dobra, panowie, jeszcze chwilę poczekajcie z tą, z małymi. Mali sobie poczekają, bo duzi muszą powalczyć. A co ja tam... A, tu chciałem jeszcze zacząć kolonizację. Jak wiecie, to teraz właśnie ten... Pomyślałem, że czas na ten wasteland po prostu zabrać, a potem tutaj wypełnimy w środek. I tutaj, i myślę, że wtedy już napis na pewno się poprawi, bo jak widzicie, on już się troszeczkę tam wyciąga do góry, już by tam chciał dojść, ale jeszcze nie może tam na samą górę dojść, więc jeszcze trochę musimy poczekać. O, za chwilę będziemy mogli sobie technologię wybrać. Super. Super. Podbite. Okej, dobra. Jakie to są ziemie? O, tu bym mógł atakować, tylko też, że oni teraz mi uciekną. Tu też będę mógł atakować. Super, dobra. Damy radę? Jest ich więcej, ale mają taką słabą technologię, że myślę, że damy radę. A, super, że potem to pokazałeś. Już wam pokazuję, czekajcie. Już lecę. Już lecę tam. Już wam lecę pokazywać, jaka bitwa leci. Patrzcie. Bez problemów, co nie? Ale miałem... Oj, cały jeden więcej taktyki. No to nie ma się co dziwić chyba. Teraz to podbijemy. I lecimy do góry.
Ile tam zostało? 28 tysięcy, no to niedużo. Och, tu stanęli. Tu sobie stanęliście, o jaka szkoda. Byłoby bardzo źle, jakby ktoś do was przyszedł. Witam. Gdzie jeszcze wygrałem? O Boże, tu się biją. Bez generała. Wygrywają. Nice. To jest to. Gdzie jeszcze wygrałem? Bo tutaj były dwie wojny, jakby, znaczy dwie bitwy wygrałem. Gdzieś jeszcze wygrałem. Wow, ja zjadł kogoś. Nie no, tak pokazało mi, że jakbym dwie bitwy wygrał, co nie? Wow, patrzcie, Westland jest nas gdzieś. Szybko poszło, co nie? Ej, ładnie to wygląda, popatrzcie się. I, no jakby to jeszcze Francję teraz zjadł, wypełnił tutaj. I Skandynawię zjadł i wypełnił tutaj. Pięknie by to wyglądało. I tak samo Afryka. Australia. Dobrze jest, za chwilę tu będą wyspy. Super. Gdzie to wybuchają bunty? Dobra. Tu. O, jak miło. Gorzej, że loyalty tracę z nimi. Ale co zrobić? Każdego nie zadowoli, tak? Taka jest prawda, że cokolwiek się robi, to zawsze jest ktoś, komu coś nie pasuje. Ej, czy ja to czasem nie będę miał za dużo procent w unik? Nie, okej, dobrze. 75, dobrze, jeszcze u tego żyje. Ale jest blisko, blisko tego, że no będzie źle, będzie źle. Ale może dam radę jednak, dobra. Ściśnięte. No, pięknie. Dobra, technologię już pewnie mogę wziąć, tak. Nie, nie mogę wziąć. Ile potrzebuję? Boże, 5 punktów potrzebuję. Dawaj. Ho. Mogę robić client state'y. I mam więcej global citizen increase. Jak pięknie. Client state'y mogę robić. Gdzie są client state'y? Tu się robi client state'y. Tylko nie mogę być w wojnie, dobra. Jeszcze nie wiem czy i gdzie i jakie będę chciał robić client state'y, ale na pewno porobię. To jest pewne, bo client state'y są fajne. Podbija się, robi się client state, oni wam to korują, zjadacie jest client state i jest spoko. Imperializm! O, jak dobrze. O, jak dobrze. O, jak dobrze. Na każdego imperializm teraz mam. Jak miło. Po prostu świetnie, bo też na Francję będę mógł. Otomani dalej mają jakieś... O, Otomani mają jeszcze więcej, niż mieli przed chwilą długu. Boże, przecież to jest... po prostu, no nie. Jak tak Otomani możecie? Ja wam hajsu nie dam, weźcie się w ogóle nad nie myślcie o tym. Bo i tak nie dostaniecie. Trzeba to odbić, a tylko najpierw trzeba ich tak zarozwalić. Come on, do przodu. Chodźcie tutaj, rozwalcie ich. Patrzcie, jak mi ta zaraza chodzi po prowincjach. Idźcie mi stąd. Cię musicie nauczyć. To już nie są wasze ziemie. Uuu, jak pięknie! Na ile? Na 10 lat. Albo dużo dukatów. O, ja pierdzielę. Dobra, nie, to będzie lepsze. Bo mi trzeba... Potrzebne są punkty dyplomatyczne, tak. To będzie dużo lepsze, będę teraz zarabiał pewnie z trade'u po prostu miliony. A ile zarabiałem? 139... 151. No może nie są to miliony, ale i tak dużo. O, i misję wykonałem, super. Pewnie teraz do kolonii by coś się zostało. Marina... Jest. Jest. Tylko gdzie to jest? To by miał, tak? Dobra, to czekajcie. Ty... A nie, tu ciebie nie ma żadnego. Ciebie też tutaj nie ma. Ty jesteś, chodź tu. I która to była ziemia? Bo to, dobra. Iść to kolonizuj. Będzie jeszcze więcej kolonizacji na miesiąc. Super. To jest, jakbyście mi dali coś do nawracania, jakieś bonusy, to bym się już w ogóle cieszył bardzo. No tak naprawdę mi tylko teraz tego brakuje. I fajnie jakby on był już lojalny wobec mnie. W sumie to bym mógł za prestiż troszeczkę im tutaj zmniejszyć, bo i tak w kolejnej wojnie będę ten prestiż dostawał. I w sumie to zrobię. I jeszcze raz bym musiał to zrobić. Ale to już wtedy będę miał zbyt mało prestiżu, więc na razie sobie to, teraz to wojenko jedno zrobię, a potem się zobaczy. Z kim wy walczy? Hiszpania walczy z Francją!
A to jest całkiem ciekawe dla nas, bo jeśli Francja bardzo ucierpi w tej wojnie, to my ją atakujemy. Oczywiście, co prawda troszeczkę lipa, że Skandynawia też wejdzie do tej wojny. Chyba, że zaatakujemy kogoś innego. Na przykład zaatakujemy Rygę. No, Rygę atakując, bo troszeczkę lipa. A chociaż Francja, Szkocja... O, Szkocję byśmy też mogli pocisnąć. Pomyślę na tym. Ale właśnie myślę, że coś tutaj możemy tak zrobić. Ale nie, imperializm, super, że mamy imperializm w końcu. Chodźmy ich rozwalić. Okej, okay, imperializm, czyli teraz... Jaki jest Wargol? Joma. Jenne. Gdzie jest Joma? A, tu. Okej. Okay. Znalazłem! Halo, halo, znalazłem. Super. Odbijamy. Okej. Okay. 4000, jeszcze trochę spłacimy pożyczkę. Może trochę tutaj Mogadiszu będzie miało złota. Po jednej prowincji do przodu, i do przodu, i do przodu. I hop do przodu. Powoli, powoli, ale do celu, to zapamiętajcie, zawsze. Nieważne, czy szybko, czy wolno, ważne, że do celu. O. A, wiem, tu jest prowincja. Tam to skolonizowałem dopiero. Okej. Okay. Mamy już to, super, tu wycofuj się. O, tu możemy klejmy porobić. W sumie może zaczniemy robić klejmy na Francję. Bo jak ona teraz walczy, to będzie naprawdę troszeczkę pobita. Gdzieśmy mogli szybko tutaj wjechać. Ten Force Peace. Nie. Walczcie, walczcie, panowie, panie. Jak to już... A. A to mi się może przydać, to bardzo. Nie pamiętam, co mi to podnosiło, ale to mi podnosiło chyba prawie wszystko. O 15 więcej state'ów. Ja pierdzielę. I to będzie zajebiste. Ja to chcę już. 412, patrzcie, ej, brakuje nam tylko 88 dochodu i mamy achievement zrobiony. Czajcie? I potem będziecie mogli zdecydować, czy gramy dalej do 1821 i podbijamy wszystko, co się da. I już wtedy tak będę naprawdę już wtedy jak już zrobię achievement, będę miał go zaliczony, to już będzie mi wszystko jedno. I wtedy już po prostu będę napierdzielał do przodu i tyle. Taka prawda. Ale jak na razie jeszcze musimy się skupić na tym achievementie chwilę. Przynajmniej tą chwilę. Bo czemu by nie? Okej, okay. Francjo, coś tam, nie wiem, coś tam mi pokazało, ale nie pamiętam co, nie czytałem za bardzo. W sumie to dawać handlówkę większą robimy może. A może piratów wyślemy gdzieś? Właśnie, w sumie piratów zrobimy sobie, tylko nie z Karaibów. A, Wotan zbieraj hajs na spłatę pożyczki, Wotan wydawaj na statki. Brawo. Przepraszam was bardzo za to. Już się poprawię. Pewnie nie, ale... Ale możemy mieć taką nadzieję? Myślę, że tak. Okej, okay, są jacyś buntownicy. Ale na szczęście mam tutaj armijkę. Która im pokaże, gdzie raki zimują. W sumie to nie wiem gdzie. Gdzie raki zimują? Ktoś wie? Halo? Pewnie nikt. Jakby ktoś wiedział, to by się nie pytało. Nie pytali się o to cały czas. Dobra. Bo już zaczynam gadać głupoty, ale mamy 38 minut, jeszcze chwilę pogramy. Wczoraj odcinka nie było, to dzisiaj może być dłużej. A myślę, że zdążę, wyrobię się z wrzuceniem go na czas. A jeśli nie, to nie wiem, przepraszam. W ogóle ostatnio muszę się jakoś tak zabrać za to wszystko, pokończyć stare serie, zacząć nowe, które miałem w planach już od kilku miesięcy i czekam na nie. Muszę skończyć wojnę widzów, to co jest chyba najważniejsze dla was teraz, bo dużo osób tylko co chwilę by chciało wiedzieć, kiedy wojnę widzów. A ja robię, ja się staram, no ale to nie tak hop-siup, co nie? To trzeba hop-siup-hop zrobić, a nie hop-siup. Okej. Okay. A, u mojego wasala, to jak mnie nie lubisz, to sam walcz teraz. Albo może nie. Jak to nie mogę tam przejść? A! Bo w sumie to tak Anglia mi nie daje przejścia. A to sobie sam tam walczy. Dobra, tu jeszcze dwa forty mi zostały. Ta, dwa forty. Dobra, chodźmy tam. Chociaż w sumie ile tu chcę zabrać?
aż tak dotąd. To bym chciał zabrać. W sumie to już mi dadzą to. Aha. Dajcie mi hajs swój cały. Nie wiem, tutaj coś prestiżu podbijemy. Czemu to jest tak drogie? O. Return course. W sumie mógłbym podbić prestiż w ten sposób, ale z drugiej strony mi się nie chce. Leń w środku mnie chyba bardziej tu wy... Chociaż nie, no, podbijmy sobie tutaj to, co mi szkodzi podbić jeszcze dwa forty, tak? Powinien mieć prawie 100%. Jak nie 100%. Okej, coś tu nawróciłem, super. 12. Ja jeszcze chwilę skłacę tą pożyczkę i zacznę znów budynki budować, co będzie fajne. Okej, jeszcze 9% i będą lojalni. Tu podbijamy. Coś tam się robi, udzieje w Czechach i w Imperium. Mniejsza o to, Jedi podbite. Czy coś tu jeszcze muszę podbić? Nie no, Mali już mamy maksa. Teraz Mali, słuchaj. Chcę trochę twoich ziem. O. Czemu tak dużo extension przy tym? Odetniemy ich od Hiszpanii. W sumie starczy chyba, no. No. Potrzebne są dyplomatyczne punkty. Dobra, tyle. Czy jeszcze? No nie wiem. Jak myślicie? Dam radę? Dam radę czy nie dam rady? Czy dam radę? Zobaczymy w kolejnym odcinku, ale to dla tego widoku warto było to zrobić. A teraz mam nadzieję, że jednak dam radę. O kurde. To czekajcie, zobaczymy jeszcze jak bunty podskoczą. No, dalej są na podobnym poziomie. O, za chwilę Bookland. Okej, damy radę sobie z tym. Dobra, ale myślę, że na dzisiaj starczy, bo mamy 42 minuty, więc wystarczy to dużo. Skończyliśmy tutaj w Afryce praktycznie wszystko podbijać. Zostało nam tu jeszcze Yao. Przynajmniej w tej części Afryki. Na południu mamy tutaj Kongo i tak dalej, to sobie szybko podbijemy. Hiszpania nam tutaj się wbija. To w ogóle wygrywa w tej wojnie. A Francja przegrywa? Nie, Francja też wygrywa. To jest inna wojna. W sumie nie wiem, ale patrzcie, ile tu fortów jest, Boże. A tu będzie ciężko się przebić przez to wszystko. Dobra, ale to w następnym odcinku damy sobie z tym rady jakoś. Myślę, co teraz robić, bo widzicie, agresywna ekspansja jest duża. Nie to sobie kliknąłem. 30 z Francją. Więc jeszcze kilka lat musimy poczekać, tak żeby było naprawdę troszeczkę mniej, tak żebym od Francji mógł zabrać co najważniejsze Londyn. Londyn jest dla nas najważniejszy teraz. Londyn i Caux, jakby się dało, czy jak w ogóle się to czyta, pewnie jakoś inaczej. Bo wtedy byśmy mieli naprawdę dużą siłę tutaj, bo jak widzicie Francja ma 32%. Co prawda tutaj Holandia ostro walczy, ale myślę, że zabijając te wszystkie ziemie tutaj, dajmy sobie radę. Dopiero potem będziemy musieli walczyć jakoś z Holandią, więc będziemy musieli zerwać z nią sojusz. I jakiegoś innego sojusznika sobie znaleźć. Ruskie nas lubią, ale ruskie były pobite ostatnio. Skandynawia na pewno nie. Persja nie, bo poza Otomanami się biją. Tutaj to mi wszystko jedno, co państwa i tak mi nie pomogą tam. W sumie zobaczymy. Napiszcie jakieś wasze propozycje co do sojusznika mojego przyszłego jakiegoś tutaj. Kogo byście wytypowali na właśnie mojego pomocnika, sojusznika. I co, widzimy się już niedługo. Na razie, pa, see ya.